Dobra, witam tutaj na moim kanale. Widzimy się w kolejnym filmiku z budowy Miga 29 w skali 1 do 24 wydawnictwa Dalla Agostini. I mamy tutaj numer od 24 do 26. I w numerze 24 marcowaliśmy ściany niszy głównego podwozia. I sobie przechodzimy na montaż. Ustaliliśmy lewą ściankę, prawą ściankę i śrubki CM. No i tak, mamy złożone kółka w naszym samolocie. I bierzemy sobie niższe podwozie, musimy je dopasować zgodnie z rysunkiem, tak żeby się wiązały otwory, trzeba znaleźć odpowiednie otworki i przykręcić śrubkę CM. I tak postąpiłem tutaj w modelu. Jak widać, jest tutaj śrubokręt. Tu mamy jedną śrubeczkę i drugą, i trzeba było to zlokalizować i dokręcić tą niszę. I tak to wyglądało z jedną, tak samo z jedną, jak i z drugą. Te flikoła są rozłożone, po złożeniu one się chowają w tej niszy. Jeden i dwa. I później przeszliśmy do numery 25 i 26 i montowaliśmy ożebrowanie w modelu, czyli montaż ożebrowania sekcji lewego silnika, i mamy żeberka od 1 do 7. I trzeba było zgodnie od 1 do 7 poukładać właśnie w tych sekcjach kadłuba. I tak się to prezentuje. O. W jednym. W następnym numerze 26 przyszły ożebrowania do drugiego silnika. To polegało na tym, że to było wciskane. Były takie otworki przygotowane wcześniej, jak tutaj widać na obrazku. I trzeba było to, musiałem powciskać po kolei. I żeberka są ponumerowane, tu mamy 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Aż do 7. Także to by było na tyle. Aha, jeszcze zanim bym zaczął montować te ożebrowania, zauważyłem, że ruszał się tutaj ten element, który składałem, z tego co pamiętam, w piątym bodajże numerze. Musiałem odkręcić tutaj te dwie śrubki boczne i dokręcić właśnie tą śrubkę, tą i tą, i następnie przykręcić ponownie te dwie śrubki po bokach, żeby się to nie ruszało, żeby to tworzyło jedną całość. Dobra, to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Pozdrawiam i hej.